Szanowni Państwo, chciałam Państwu na początku podziękować za przybycie na spotkanie z mediami, które jest związane z akcją rejestracji potencjalnych dawców szpiku, które będą się odbywały zarówno w Opolu, jak i w Kluczborku oraz okolicy. Tak zdarzyło się, że obecnie na terenie województwa opolskiego jest dwóch pacjentów, którzy zmagają się z białaczką i potrzebują przeszczepienia. W październiku organizowaliśmy akcję rejestracji dla Janka Dietricha, który ciągle nie znalazł swojego bliźniaka genetycznego. I teraz jest kolejny, jeszcze jedna osoba, która potrzebuje przeszczepienia i tą osobą jest Artur, 6-latek z Kluczborka. I akcja będzie organizowana właśnie w Opolu, która będzie dedykowana Jankowi oraz w Kluczborku oraz okolicy. To będzie akcja dedykowana dla Arturka. Dzisiaj ze mną są lokalne inicjatorki akcji rejestracji w Kluczborku oraz w powiecie tak naprawdę kluczborskim oraz tata i brat Filipa, faktyczny dawca, który oddał komórki macierzyste oraz Karol Kowalski, który jest przyjacielem Janka i który organizuje akcję rejestracji właśnie tutaj na terenie Opola. A ja nazywam się Renata Rafa i jestem pracownikiem Fundacji DKMS. Na początku chcielibyśmy powiedzieć może troszeczkę o osobach, których będzie dedykowany Dzień Dawcy. Zaczniemy może od taty Artura. Czy mógłby Pan powiedzieć właśnie, jak się czuje obecnie Artur, od kiedy została zdiagnozowana u niego choroba, coś więcej? Dzień dobry. Diagnoza choroby była 28 września. Po badaniu krwi okazało się, że ma bardzo duży poziom leukocytów. Po przewiezieniu Artura do szpitala, do Wrocławia, do kliniki Przylądek Nadziei, zrobili badania dokładne szpiku. Informacja się potwierdziła, że jest to ostra postać białaczki limfoblastycznej. Po pierwszym etapie leczenia nie udało się tych komórek rakowych, tak zwanych blastów, całkowicie wyeliminować ze szpiku kostnego. No i wtedy zapadła decyzja, że bardzo potrzebny, no jest jedynym możliwym, jedyną możliwością wyleczenia Artura jest przeszczep. Obecnie Artur jest teraz po drugim cyklu. No i niestety chemia jest na tyle agresywna, że doszło też do uszkodzenia trzustki. Także teraz jesteśmy w fazie sprawdzania i badania, na jakim to jest, jak mocno jest uszkodzona trzustka. No i jak dalej będą lekarze postępować podczas leczenia. To leczenie praktycznie jest takie etapowe. Po każdym etapie są wszystkie badania prowadzone i wtedy dostosowywane jest na bieżąco praktycznie forma leczenia, forma dostawania chemii, rodzaju chemii. Akcja dedykowana Arturowi odbędzie się 17 grudnia w Kluczborku i w okolicy. Dokładne lokalizacje tego przedsięwzięcia znajdziecie Państwo w teczkach, które są przygotowane dla Państwa oraz na pendrive'ach. Odbędzie się 17 grudnia w godzinach 10-16 w Kluczborku, ale także w Wołczynie, Byczynie, Jakubowicach, Gorzowie Śląskim, Kraskowie, Praszce, Kujakowicach Górnych, Laskowicach Wielkich, Bąkowie i Włowkowicach. Jeżeli chodzi o akcję, która będzie dedykowana Jankowi, to w październiku zorganizowaliśmy akcję rejestracji dla niego w 3 opolskich galeriach. Wtedy zarejestrowało się ponad 800 osób jako potencjalni dawcy szpiku, ale dla Janka ciągle nie udało się znaleźć bliźniaka genetycznego, który mógłby mu pomóc. I może troszeczkę więcej o Janku opowie Karol, który jest przyjacielem zarówno Janka, jak i całej jego rodziny. Tak, akcja dla Janka była organizowana w październiku. Niestety do dzisiaj nie znalazł się dawca. Janek jest teraz w trakcie kolejnej chemii. No i jak Janek, tak i Artur potrzebują ogromnie dawcy. No więc trzeba się zarejestrować. Mamy również osobę, która została faktycznie
praktycznym nawzorem komórek macierzystych. I tutaj myślę, że obali pewne stereotypy związane z NASP-em. Czy mógł Pan opowiedzieć, kiedy Pan się zarejestrował, jak to wyglądało z Pana perspektywy? W moim przypadku powstało to całkiem przypadkowo. Podczas jednej z akcji rejestracji też potencjalnych dawców w Kluczborku, jako że jestem funkcjonariuszem pożarnictwa, braliśmy udział w ćwiczeniach pokazowych, aby uświetnić i zachęcić ludzi do właśnie rejestracji się do tej bazy. Będąc na miejscu, zdecydowaliśmy jako strażacy, że też możemy się zarejestrować. Całkiem przez przypadek, nie mając tego świadomości, zarejestrowaliśmy się. W moim wypadku po około pół roku dostałem już telefon, że mam swojego tak jakby brata bliźniaka, którego mogę oddać szpik. Przeszczep był około pod koniec 2015 roku. Chciałbym właśnie, jako to jest swoja osoba, która doświadczyła tego, oświadczyć, że na pewno nie mamy się czego bać. Cały pobór ciał macierzystych odbywa się bezboleśnie. Są to dwa nakłucia przedramienia, w żyły w przedramieniu. Krew jest wpuszczana w pompę, gdzie zostaje ciało macierzyste odseparowane. Zabieg trwa około 4, w moim wypadku 5 ponad godzin. Bezboleśnie, w fajnych warunkach, na fotelu, nic nie boli. Po całym zabiegu, po 2 godzinach można wsiąść samochód tak i pojechać do domu. A czy wie Pan, komu Pan oddał komórki macierzyste? Była to osoba w średnim wieku z Polski. Na tą chwilę taką informację znam. A jak to jest oddać dla kogoś komórki macierzyste? Jakie to uczucie? Satysfakcja wielka, tak? Na co dzień ratuje życie ludziom w wielkiej potrzebie, jako mój zawód. Tutaj całkowicie bezinteresownie można komuś pomóc. Tym bardziej teraz jesteśmy w okresie przedświątecznym. Niewielkim kosztem, praktycznie żadnym kosztem, można podarować komuś super prezent, życie. Także jestem przykładem, żeby się nie wahać i rejestrować się. Musimy po prostu być w jak największej grupie. W końcu ktoś się odnajdzie. Tak jak wspomniał nasz dawca, który oddał komórki macierzyste z krwi obwodowej, jest to metoda, która jest stosowana w około 80% przypadków, ale istnieje również druga metoda, czyli pobór szpiku z talerza kości biodrowej. Jest rzadziej stosowaną metodą, gdyż około 20% przypadków, ale polega na tym, że dawca pojawia się w klinice wieczorem. Na następny dzień rano jest zabieg pobrania, który trwa około godziny i dwóch lekarzy równocześnie wkłuwa się w talerz kości biodrowej. Pobiera około 5% szpiku, który regeneruje się w przeciągu 2 tygodni po całym zabiegu. I dawca, który oddał szpik kostny, najczęściej mówią, że to jest takie uczucie, jakby się uderzyli o kant stołu w miejscu, w którym było ukłucie. I to jest metoda, która jest stosowana rzadziej, gdyż około 20% przypadków. Kto się będzie mógł zarejestrować na akcji, która odbędzie się zarówno w Opolu, jak i Kluczborku oraz powiecie kluczborskim? Możemy zarejestrować osoby, które są w wieku 18-55 lat, czyli muszą mieć ukończony 18 rok życia, ale nie mogą mieć ukończonego 55 roku życia i ważyć minimum 50 kg oraz nie mieć dużej nadwagi, co oznacza, że ich wskaźnik BMI nie może przekraczać 40. I w rejestracji nie przeszkadza przeziębienie, przyjmowanie antybiotyków, tatuaż, makijaż permanentny bądź piercing. Takie osoby spokojnie mogą się zarejestrować. Rejestracja polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu krótkiego formularza, który zawiera podstawowe dane osobowe oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka i zajmuje około 10 minut. Na temat akcji w Kluczborku chciałabym poprosić, żeby zabrały głos lokalne inicjatorki tej akcji i opowiedziały, co tam się już dzieje.
W Kluczborku praktycznie rejestrujemy z koleżanką, z Kasią ze szkoły od 2 tygodni Kluczbork i poza Kluczborkiem również, ponieważ docieramy do szkół w Namysłowie, zarejestrowałyśmy 3 szkoły. Zarejestrowałyśmy w tej chwili wszystkie średnie szkoły w Kluczborku, więc na chwilę obecną mamy już 200 osób zarejestrowanych, co nas cieszy bardzo, bo to jest tak jakby przed akcją, taka rozgrzewka. Natomiast sama akcja w Kluczborku odbędzie się 17 grudnia w godzinach od 10 do 18 w 4 punktach. A również w powiecie, tutaj może Kasia powie więcej, bo ona się tym powiatem zajmuje. W powiecie mamy 10 miejsc, gdzie będzie można się zarejestrować. Pomagają nam szkoły, ochotnicze straże pożarne, sołtysi, księża, dzieci. Wszyscy właściwie są zaangażowani, żeby tą akcję rozpropagować. Nagrywają filmiki promujące, rozwieszają plakaty i dzielą się informacjami przez Facebooka. Także będzie można się zarejestrować w Jakubowicach, Kujakowicach, w Bąkowie, w Kraskowie, w Praszce, w Gorzowie Śląskim, w Wołczynie, Byczynie, Lasowicach Wielkich i w Łowkowicach. Dziękuję. Jeżeli chodzi o akcję, czyli tak, akcja dla Janka i innych potrzebujących odbędzie się 16-17 grudnia w godzinach 10-18 w Opolu, w Galerii Ozimskiej na ulicy Ozimska 72 oraz w Centrum Handlowym Turawa Park na ulicy Dębowej w Zawadzie. To będzie akcja, która będzie dedykowana Jankowi i innym potrzebującym, bo to jak wiemy, już wcześniej powiedział właśnie Karol, dawca dla Janka jeszcze się nie znalazł, a akcja w Kluczborku i w powiecie kluczborskim odbędzie się w niedzielę 17 grudnia w godzinach 10-16. Bardzo nam zależy, aby dotrzeć z informacją o akcji do jak największej liczby osób, ponieważ każda nowo zarejestrowana osoba to kolejna szansa na życie. Zależy nam również na takim aspekcie edukacyjnym, czyli żeby obalić te stereotypy związane z wieką igłów kręgosłup i paraliżem, bo ciągle wiele osób tak sądzi. Na podstawie badania, które przeprowadziliśmy, według statystyk ciągle 33% osób, czyli tak naprawdę co trzecia osoba, myśli, że szpik jest pobierany z kręgosłupa. Czyli gdzieś ten stereotyp jest bardzo mocno zakorzeniony, a nam zależy bardzo, żeby go obalić. Jeżeli chodzi o statystyki, to w Polsce co godzinę ktoś słyszy diagnozę białaczka. Takich osób rocznie liczy się, że jest około 10 tysięcy. Na dzień dzisiejszy w naszym kraju zarejestrowanych jest 1,3 miliona potencjalnych dawców, z czego z naszej bazy komórki macierzyste bądź szpikosne oddało już ponad 4600 osób i właśnie jedną z tych osób jest pan, który zasiada z nami. Dlatego mam do Państwa ogromną prośbę o pomoc po prostu w nagłośnieniu tej naszej akcji rejestracji, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tym przedsięwzięciu.